Dzisiaj w parku moim gościem jest Lech Wiśniewski, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej. Witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Państwu. Panie prezesie, zanim porozmawiamy o towarzystwie, bo też o towarzystwie porozmawiamy, to chciałam zapytać o taką kwestię. Prezes od dawna interesuje się Kozienicami, losami tego miasta, losami jego mieszkańców, ludźmi, którzy to miasto w jakiś sposób tworzyli. I chciałam zapytać, skąd właśnie, jak zaczęła się ta pasja do poszukiwania tej historii? Trudno mówić o pasji. W zasadzie to wciągnęli mnie w to ludzie, którzy zaczęli tu działać jeszcze od 50 lat istnieje Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej. I w zasadzie to ludzie, którzy działali w tym towarzystwie, którzy starali się pewne rzeczy utrwalić, wciągnęli mnie to oczywiście w taki dość zaawansowany, w moim wieku zaawansowany, 30 parę, 40 lat, bo wcześniej to jak to młodzi ludzie. Człowiek miał innego rodzaju rozgrywki, no ja, moje to żeglarstwo duże, co mi pochłaniało czas po wszystkich morzach świata, pływanie, ale w którymś momencie człowiek zaczyna jakby powiedzieć dojrzewać do tego, że mnóstwo rzeczy ucieka. I w tym momencie raptem patrzysz, że ktoś powinien utrwalać takie rzeczy. Tym bardziej, że to jest moje miasto. Ja nie jestem z Kozienic, nie urodziłem się, znaczy tutaj, ale już od wczesnej młodości jestem. I to jest moje miasto, gdzie ja całe życie żyję, znam mnóstwo ludzi, dobrze się tu czuję. Miasto samo w sobie jest piękne, no co by nie mieć, proszę Państwa. To jest jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, no i nawet to miejsce, gdzie idziemy teraz. I zauważyłem, że dużo osób, które tutaj się z pokoleniowi, już wiele pokoleń tutaj, ale oni nie jakoś nie dokumentowali tego. Na temat Kozienic, praktycznie jak zacząłem działać w towarzystwie, 3-4 broszurki, o tyle tego by było. A informacji spływało tak wiele, że informacji, się narodził pomysł, żeby to ludzie przekazywali, więc w tym wielka rola by na pewno była Mirka Matery, no, przezacnego człowieka, wielkiej osoby, za wcześnie odszedł bardzo dawno temu, ale on mnie w zasadzie tak, Lechu, no powinieneś, jak nie ty, to kto? No i więc tak trochę tak na ambicje, zaczęło. Tak się zaczęło. No dobrze, tym bardziej, że z historii, zawsze się interesowałem historią, to może nie Kozienic, ale tą ogólną. Nawet jakbyś tam malutki krok do tego, żeby olimpijczykiem w liceum byłem, także tą globalną historią się człowiek zawsze interesował. I wtedy człowiek zszedł na niżej, z tego poziomu światowego, krajowego, na do historii, lokalne rewiry. Lewiri, gdzie jest tyle przeciekawych rzeczy. Tu jest nawet, pomija miejsca, ale nawet historia niektórych ludzi, jakichś wydarzeń, które gotowe tu się działy. Gotowe scenariusze. To jest rzecz, którą ktoś, i co najważniejsze, zauważyłem, że jakoś mało jest ludzi, którzy by chcieli, ja to mam ja nawet takie pretensje zawsze do nauczycieli historii, bo to oni powinni takie rzeczy robić. Przed wojną Stefan Janeczek i paru jeszcze innych historyków bardzo dokumentowało to. A po wojnie to praktycznie nie było gdzieś tego, żeby ktoś... Pojawiła się luka. Pojawiła się luka jakaś pokoleniowa, że oni chcieli. No i jak to mówią, no ktoś musiał. No I prezes tą lukę wypełnił. Padło na mnie, i tak że zacząłem się tą historią zajmować. Dobrze, że w towarzystwie też zebrał się taki dobry zespół ludzi. No wielu z nich już niestety nie ma, z którymi tu zacząłem. Ale to zawsze wchodzą jakieś nowi ludzie, którzy są zainteresowani. Którzy mają tego bakcyla. Mają tak? tego bakcyla. Do tej lokalnej Część historii. Z nich była zupełnie też nie z zewnątrz. No byli tacy, no Grzesio Szewczyk, no tu do pokolenia kozieńskie, ale na przykład Gienek Jaworski, no który w ogóle nabyty z elektrowni, który nie ten... A poczuł też taką, ten zapał, jak chcę tutaj żyć, no, otworzyć. No już też go nie ma, Janusz Stąpur. Przecież to też znakomity historyk tej okolicy, ile to on tutaj zrobił dla miasta. Także oni mnie też tak zawsze, bo czek, samemu to zawsze to nie oni jest Oni po prostu motywowali musisz, to do działania, tak? Musisz w grupie, że na ten. I później już się urodził w tej chwili, w tym towarzystwie mamy cały obecny zarząd. Wszyscy ludzie, którzy bardzo chcą właśnie te rzeczy robić. Człowiek zupełnie inaczej pracuje, kiedy pracujesz właśnie z takimi ludźmi, którym się chce, którym którzy się mają chce, pasję. Którzy mają, no wypadło. Którzy motywują i wspierają. Stasia Orzechowski, tak właśnie. Mnóstwo, bo mnie Janka Kuśmieczek. Jest grono, którym miło się współpracuje. I razem tak odgrzebujecie tą historię. Odgrzebujemy, a nam mi padło, że jest pełne role takiego koordynatora zarazem też. A często chodzi nawet o wypytywanie ludzi o te. No na pewno moja praca
też mi zawodowa przez wieloletnia. No to na pewno to ułatwiła tysiące, tysiące lat, ja mówię tym sędzią, 40 lat przeszło byłem, to ułatwia zbieranie, w sensie pomijam jakichś dokumentacji, ale nawet pytanie do rozmowy ludzi. Z ludźmi, rozmowy po prostu z ludźmi. Kontakt z wieloma ludźmi. Rzeczy musieliśmy wyciągać od ludzi. No i dzięki temu to towarzystwo, jak mówię, daj Panie Boże, ale to jest takie dobre towarzystwo. Jesteśmy dość uznawani w całym kraju, można powiedzieć, mamy kontakty. Ludzie zresztą z całego świata czasami piszą, dowiadują się o tych naszych wydawnictwach, gdzieś z Australii, ze Stanów, z Argentyny. I to też jest powiązane z tą lokalną historią, tak? No nie, bo właśnie jakieś, coś się chcą dowiedzieć, albo sami chcą coś przekazać, tak, i takie rzeczy. No i to robimy właśnie, to wciąga człowieka, że mu się chce po prostu to robić. Pan mi tutaj powiedział, że z tymi kozienicami jest związany, mimo że z Kozienic nie pochodzi, pana rodzina, rodzice tu w Kozienicach nie urodzili się, nie pochodzą stąd. Skąd w takim razie rodzina Wiśniewskich pochodzi i jak się w Kozienicach znalazła? No w Kozienicach się znalazła, że ojciec, czy mój tato, Antoni Wiśniewski, był tu przez wiele, wiele lat kierownikiem lecznicy zwierząt. W ogóle był ze środka Polski, z Żardowa, ale praktycznie całe swoje od po ukończeniu liceum wyjechał do Lwowa i w Lwowie był aż do 1945 roku, czyli cały okres przedwojenny, studia, wszystko. Także taki, jakby powiedzieć, sznyt też się historią interesował. I dał taki jakiś ten ogólnopolski, bo to jednak te kresy miały swoje. A on się czuł już kresowiakiem. No później wiadomo, wielka historia przywiało, jakże urodziłem się w ogóle na zachodzie. Z urodzenia mam obywatelstwo niemieckie, bo to teren Rzeszy do 1951 roku, to według Europy rodzili się tam Niemcy. Urodziłem się w Łobezie w 1949 roku, czyli strasznie dawno temu. No ale tato z uwagi na wykonywany chciał, zawód, na wykonywany zawód i chciał tu wrócić po prostu, jednak był skąd urodził się, z Żardowa w ogóle tato jest. Więc urodził się tutaj, jak wrócił, no to ja już od tego dziecka, bo 5 lat miałem, jak tu przyjechaliśmy. No i człowiek tak w tym wsiąkł. I wrastał w tą kozienicką mentalność, kulturę. I w Kozienicach, może z uwagi na to, że to jest takie miasto w lesie. Las zawsze jakoś łagodzi obyczaje, jakieś ludzi, niewielkie na ten, w każdym razie zawsze wiedziałem, że ja tu będę w Kozienicach. Zawsze jest... tu prezes taką tak. więź z tym miejscem, kiedy w ogóle, tak? kiedy nawet na studiach byłem w Warszawie, gdzie mam dużo rodziny, potem jakieś nawet mieszkanie było, nie, wiedziałem, że ja tam nie że zostanę. Że tutaj prezes wróci. Ja wrócę do Kozienic. Co jest, to też jest takie, jak mówię, trochę genetyki. W tym samym domu wychowała się moja siostra, która jak skończyła maturę, stwierdziła, wyjeżdżam z Kozienic, iż nigdy tu nie wrócę i dłużej niż na 1-2 dni nie wraca. Mieszka w Warszawie, się tam doskonale czuję. A ja w Warszawie fatalnie, no jak jechać? Czyli po prostu tak musiało być. To jest moje miasto. Tak musiało być. Spacerujemy po pięknym parku i ja wiem, że prezes ma ogromną wiedzę na temat parku, na temat zespołu pałacowo-parkowego. Chciałam zapytać, bo ten park też jest bardzo istotny dla nas kozieniczan i też jest miejscem bardzo ciekawym. On ma też bardzo bogatą historię, no prawda? No jest to w ogóle przeciekawe miejsce. To jest czysta, żywa historia. W tej chwili podchodzimy pod górkę, na której stał akurat kościół. Tu pierwszy kościół koziński, który stał od 1395 rok, o ile dobrze pamiętam, kiedy go postawił obok swojego dworku Władysław Jagiełło. Także to są same historyczne, jak Czech ma tą wiedzę. Tak, często nie zdajemy sobie sprawy, że tak dotykamy tej historii. Ta moja prawda? Właśnie wiedza, dzięki temu też tak szperam po tych różnych rzeczach, że tu idę i wiem. Tu stał kościół, to był dwór. Tu w tym miejscu podobno już później Stanisław August Poniatowski spacerował. Tu miał tę część obiadów czwartkowych, o czym nawet mało wiadomo. Nie były w Warszawie w łazienkach. Tu, w tym parku działy się te obiady czwartkowe też. Niemcewicz pięknie o tym, Ursyn Niemcewicz opisuje w swoich pamiętnikach, ile razy przyjeżdżali właśnie tutaj wszyscy. Dlatego tutaj ksiądz Siarczyński, przecież też wielka postać z tamtego okresu, był proboszczem, specjalnie go ściągnął tutaj. Także tu jest mnóstwo takich historycznych rzeczy, które się działy. No kwaterowało oczywiście te różne wojskowe historie przecież. Po bitwie pod Zieleńcami to tu w Kozienicach w zasadzie kwaterował książę Poniatowski i tu złożył przecież dymisję, kiedy Targowica tam się ukonstytuowała.
później generał Zajątek w 1809, to mnóstwo by można, to wszystko się działo akurat no, w pałacu, czyli częściowo jak wypoczywali, no to i spacerowali po tym parku. Sama historia tego parku, jak to było budowane. Najpierw to miał być park zupełnie w innym typie, bo park taki opadający tarasowo, inaczej to sobie wyobrażał najpierw Placidi, a później Fontana przerobił to na park taki w stylu angielski. Później oczywiście cała historia Denów. No też wielkiej, niezwykle ciekawa niezwykle i też z ciekawa, bezpośrednio związana. Przecież związana, to był też zamknięty teren. Wtedy to był zamknięty obszar dla miasta, bo Denowie no to była taka nie rosyjska, bo to była duńska w zasadzie szlachta, która się osiedliła w Finlandii, ale miała wielkie zasługi dla cesarstwa. Czyli tutaj ten nasz park, w którym dzisiaj sobie w którym dzisiaj jesteśmy i sobie spacerujemy po nim, to tu przyjeżdżali naprawdę niezwykli, bardzo, no, bardzo ważni dla historii ich, ludzi, tak, prawda? Tak, w różnych epokach. Ja nawet tak no, wspomnę marszałka fińskiego Marienheima. No to też taka ciekawa postać no, o formacie europejskim, a może nawet światowym, bo to jest w zasadzie twórca Finlandii. A dla Finów, tak jak u nas marszałek Piłsudski, to dla nich właśnie Marienheim. Więc on tu często przyjeżdżał do Kozieńc, bo tu była Denowina, no już później Larscy, bo to Denówna ożeniła się z Larskim i miał bardzo znaną stadninę w Kozieńcach z dobrymi koniami. No i jako tak dobrzy jeźdźcy przyjeżdżał tutaj. Także takie dużo by jeszcze można wymieniać, ale to o tym ja mówię, można by mówić godzinami. Jakie osoby się przewijały i przez ten park, i w ogóle przez Kozienice. Ale to dobrze, że o tym mówimy, to może kogoś to zmobilizuje do właśnie poszukiwań, do grzebania w tej naszej lokalnej historii, znaczy, dowiadywania nawet się, prawda? Nie trzeba za o bardzo... takich rzeczach grzebać, bo my to wszystko w tej chwili już wydajemy. Towarzystwo wydaje bardzo dużo. Teraz te nasze wydawnictwa to jest, mówię, kilkadziesiąt zeszytów, ileś różnego rodzaju jeszcze tematycznych rzeczy. Po prostu teraz tylko problem, żeby chcieli to czytać. Są ludzie, co czytają i bardzo dobrze, że cały czas przez to towarzystwo przewija się dużo osób, które chcą tą wiedzę historyczną swoją poszerzać. Dobrze na przykład, że bardzo wiele osób, które tu się przecież napływowych już jako dorosłe osoby przybyły z elektrownią Kozienice, która była na ten. Teraz już ich tam dzieci czy nawet wnukowie to już są Kozieniczanie. I to jest też i dla nich taka duża sprawa i cieszy mnie, że oni też bardzo chcą i sięgają, to, i sięgają po to. Po te, że to są po te zeszyty, bo tu zeszyta, po te zeszyty ściągają. Po te publikacje. Tak jak znam tak historię różnych osób miejscowych, to przecież koleżanka też jest osobą, to wydaje zupełnie na taką. Mama tu przyjechała z dalekiego świata, tak. I już tak później tutaj. Ja już też tu zostałam, no, podobnie jest, jak prezes. Już jest Kozień, tak. Także mamy wiele wspólnego. To, że tak to powinno, tak to powinno być. Czyli towarzystwo jest w pewnym rodzaju taką żywą historią, bo tą historię też tworzy, do tej historii się też zwraca i ją po prostu mówi o niej, pisze o niej, prawda? Tak, historia jest to ważna sprawa w ogóle. Znaczy, nie tylko może historię, bo mówiąc o działalności Towarzystwa Miłośników Kozienickich, to nie jest tylko historia. Pewne rzeczy też różne bieżące. Ile staramy się o to, żeby zachować różne rzeczy, które tu, teraz się dzieją. Problem zieleni miejskiej, o którą cały czas walczymy. Kozienice, tak jak jeszcze, no przypominam sobie właśnie te lat 30-40 temu, to było miasto praktycznie jeszcze w lesie prawie. No w tej chwili te cięcia w mojej ocenie są zdecydowanie za duże, a Kozienice właśnie, ten klimat, to powinien być taki, że Kozienice są miastem w lesie. Za mało jest nasadzeń. To jest poza sporem i dbamy o takie rzeczy. O wszędzie, no, o nie tylko w samych Kozienicach, w okolicy Kozienic pewne rzeczy, żeby powstawały. O ten remont nawet tego parku, no to też on kiedyś był bardzo w takim bardzo złym stanie. No zupełnie inaczej. No i też między innymi starania towarzystwa były, żeby tu ulokować jakieś pieniądze. Dobrze, że nam się dobrze współpracuje generalnie z władzami miasta, z radnymi i jakoś potrafimy skierować tą ich uwagę na takie rzeczy, wspólny, które powinny być punkt znaleźć. I takie na ten. Czasami są to jakieś takie nawet trudne, na przykład ten kawałek bruku, który jest w Kozieńcach, że dzieci z przedszkoli specjalnie zauważyłem, bardzo mnie to cieszy, przychodzą zobaczyć, jak kiedyś ulice wyglądały. Ale żeby ten bruk zachować,
ile to było zabiegów, bo to ani ludzie nie chcieli, co tam mieszkali, a i bardzo z tymi zradnymi były jakieś tam... A też tam... musimy zrozumieć, że to jest... A to też jest nas kształtuje, naszej, kształtuje że wiemy, jak to było kiedyś. O takie rzeczy też trzeba takie bieżące starać się, żeby utrwalać. Także to nie tylko chodzi o, żeby utrwalać rzeczy ma takie materialne wydawnictwa, ale w ten duch po prostu, tak jak mówię, ten mentalny duch Kozieniczan, żeby był kształtowany i żeby był żeby właśnie, zachować to, żeby co, był zachowany jakiś ten to, co klimat nas naszego miasta. Bo ja mówię, Kozienice to jest takie specyficzne miasto, doskonale położone. Żyć, nie umierać w tych Kozienicach tylko. To co, porozmawiamy sobie jeszcze o tych Kozienicach, ale porozmawiamy sobie zapewne nie raz. No. To ja zapraszam na taki dłuższy spacer, a Państwa zapraszam do tego, żebyście też odkrywali tą historię Kozienic, prawda? Tak, dziękuję bardzo. To idziemy, tak?